Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji brano składy komisji, które będą opiniować uchwały. Oprócz funkcjonujących dotychczas komisji utworzono także jedną nową. Mandat radnego oznacza nie tylko stawianie się na sesję Rady, ale również chętni mogą dobrowolnie zgłosić się do prac w różnych komisjach działających przy Radzie. Zadaniem poszczególnych komisji jest opiniowanie uchwał w mniejszym gronie, zanim trafią pod głosowanie ogólne. Dotychczas przy pobliskiej Radzie funkcjonowało 7 komisji, a w tym roku na mocy uchwały o samorządzie gminnym powołano nową komisję. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Na jej czele stanął Krzysztof Kalinowski. Przewodniczącym jednej z ważniejszych komisji, czyli rewizyjnej, został Mariusz Kalinowski. Na czele komisji budżetu i finansów stanęła Krystyna Olanin. Komisją gospodarki miejskiej pokieruje Alina Szełemej. Organizowaniem pracy komisji edukacji i wychowania zajmie się Małgorzata Wiłkomirska, a Tadeusz Mazurkiewicz będzie przewodniczył komisji bezpieczeństwa, statutowej i etyki. Komisją rodziny i spraw społecznych pokieruje Alicja Rosiak, a komisją sportu, turystyki i promocji Piotr Kwiatkowski. Pełne składy Komisji Rady Miejskiej Wałbrzyka znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.